Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojnie i zapraszam do wysłuchania tygodniówki numer 19, którą z bólem i w mękach przygotowaliśmy dla Was wraz z Dawidem Kamizelą. Zanim przejdziemy do samego nagrania, gorąca prośba, jeżeli Wam się spodoba to, co dla Was przygotowaliśmy, prośba o zalajkowanie, zasubskrybowanie, skomentowanie na dole, przesłanie do znajomych, możecie też wesprzeć kanał w programie Patronite tutaj. No i zanim przejdziemy do samej tygodniówki per se, oczywiście chwila reklamy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest lekarzdyżurny.pl. Lekarzdyżurny.pl to adres, który warto zapamiętać. Jeżeli przydarzy się Państwu niespodziewana sytuacja zdrowotna dotycząca Was lub Waszych bliskich, jeśli jesteście daleko od domu i zależy Wam na błyskawicznym kontakcie z dobrym lekarzem, wystarczy wejść na www.lekarzdyżurny.pl. Znajdziecie tam specjalistę z zakresu interii lub pediatrii, który doskonale zrozumie Wasze potrzeby i zaadresuje je tu i teraz. Kiedy nie wiecie, czy warto ryzykować kolejną wizytę w przychodni, kiedy nie wiecie, czy ryzykować kolejny dzień w pracy z gorączką, wystarczy wejść na www.lekarzdyżurny.pl. Tu nie będziecie kolejnym numerkiem w kolejce. Twarzą w twarz, z laptopa lub komórki spotkacie się Państwo z lekarzami najwyższej klasy, dostępnymi wtedy, kiedy ich naprawdę potrzebujecie, ponieważ oni są na dyżurze właśnie dla Was. Lekarzdyżurny.pl to szybka pomoc w drodze do zdrowia. No i oczywiście w tym miejscu warto przypomnieć o tym, że widzowie kanału mają swój kod promocyjny WOW10. Pamiętajcie, na kod promocyjny WOW10 macie zniżkę. Zapraszam w tym momencie do obejrzenia reszty odcinka. No to dzień dobry drodzy widzowie, zaczynamy tygodniówkę covidówkę. Dawid przygotował kupę wspaniałych, fajnych materiałów, a ja będę leciał tym razem na sępa. No. Same się przygotowały. Co mamy pierwszego? Słuchaj, no chyba ogólnie mamy tydzień pod znakiem opelki, nie? Tutaj trudno z tym w ogóle dyskutować i tego jest naprawdę dużo. Wiesz, jak czasami trzeba wrzucić jakiegoś clickbaita, tak? Jakiś tytuł taki, że o Jezu, rewolucja nadchodzi, a tak tutaj to nie jest clickbait, nie? Bo na tyle dużo rzeczy się pojawia, że... Dobra, no lećmy, żeby właśnie... Najpierw w takim jednym zdaniu wytłumacz widzom, na czym polega ta rewolucja w OPL-ce, dlaczego możemy powiedzieć, że ten tydzień to jest przełom w polskiej OPL-ce. Okej, okay, miało być na koniec, będzie na początek, jak najbardziej. To jakby, jakby to powiedzieć, pójdę trochę za zdaniem Tomka Dmitruka, bo on jakby wyraził to, co mi też chodziło po głowie, ale zdążył to napisać, a ja nie, że... W momencie, w którym od tygodnia, od dwóch tygodni dostaliśmy pierwszy zestaw małej narwi, czyli te pociski CAM. W momencie, w którym od kilku miesięcy jakby przychodziły elementy systemu Wisła, czyli Patriotów, i one w ostatnim czasie zaczęły zostać kompletowane, tak, żeby z poszczególnych puzelków faktycznie złożyć baterię w ten sposób, to oznacza, że nasze siły zbrojne szanowne pierwszy raz od ponad 30, prawie 40 lat nie dość, że dostają nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, nie tego bardzo krótkiego zasięgu, czyli nie gromy pioruny, nie? W ten sposób powiedzmy się trzymając, tylko systemy, które mogą strzelać dalej, widzieć dalej. To jest pierwszy raz od w zasadzie 40 lat na jakiekolwiek dostawy tego typu systemów, pierwszy raz od nigdy, gdzie to są systemy wielokanałowe, czyli są w stanie zwalczać wiele celów jednocześnie. Tak. To jest, to nawet nie jest, wiesz, takie, jakbyśmy na przykład popatrzyli w kwestii czołgów. Były T-72, potem PT-91, potem pierwsze wersje Leopardów, nie? Potem jakieś 2-5, potem jakaś modernizacja, teraz Abramsy. To ja mam K2. Tutaj dobre porównanie. To tak jakby się przesiedli z T-70, nie, z T, Boże, T-34, 85, nagle przeskoczyli na Leopardy 2. To mniej więcej jest prawie taki czas, że. Powiedzmy, że taki T-62 czy T-55 jeszcze by się kwalifikował, nie? Powiedzmy. Ale to jest tego typu przeskok. To jest. Powiedzieć o tym rewolucja, to jest i tak powiedzieć za mało, nie? Więc mówię, żadnych clickbaitów, po prostu tak jest. Z czegoś, co potrzebuje ileś wozów, cały, wiesz, taki cygański. Boże, zapomniałem, jak to się nazywa. Tabor. Tabor cygański. Który potrzebuje tych iluś wozów do wystrzelenia jednej rakiety czy dwóch rakiet w stronę jednego celu na 3-4 ciężarówki, które są w stanie zwalczyć na przykład 24 cele jednocześnie, nie? No, to jest naprawdę trudno to wyrazić, nie? I na pewno pomijając te rzeczy techniczne, o których zaraz powiemy, ile czego zostało dostarczone, w jakich terminach, to też jest wyzwanie i rewolucja dla kadry, która musi się w tym wyszkolić prawie że od zera, która musi to zrozumieć i nie miała tego ewolucyjnego charakteru, tej szansy kroku po kroczku wykonywania, nie?
Tylko W po prostu sumie, wrzucają ci na głęboką wodę. Tyle. no w sumie wiesz, naszych przeciwlotników wyrzucają z Trabanta Wartburga, ok, modernizowanego, ale z poziomu wiesz, no dobra, powiedz mi inaczej, no Poloneza FSO nagle wrzucają do poziomu nowego BMW albo Mercedesa, tak? No to tak. niby i to Tak. K4 kółka i to jeździ, ale to tak, no nie, Tak. nie. Niby do tego samego służy, nie? Ale to No. chyba wszystko, co można wspólnego o tym powiedzieć. I to na pewno, dlatego trzeba pamiętać, że poza tymi datami, ilościami, które będą jasne, tak, to będzie też, to musi kosztować czas, jakieś umiejętności, żeby pewne doktryny, które, na przykład pamiętaj o tym, że to jak Amerykanie używają systemów przeciwlotniczych, czy Brytyjczycy, czy Niemcy, nie oznacza, że u nas będzie się ich tak używać, nie? Znaczy, To też wiesz, no u nas. będzie potrzeba czasu. Znaczy, wiesz, nie wydaje mi się, żebyśmy byli my w stanie używać tak tych systemów przeciwlotniczych, ponieważ u nas jednak siły powietrzne są relatywnie słabsze niż w odniesieniu do reszty wojsk lądowych, niż amerykańskie czy brytyjskie, tak? Więc u nas ten komponent obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej siłą rzeczy będzie musiał poniekąd Tak. poprawiać słabość lotnictwa. Oczywiście zakładamy udział w ugrupowaniu sojuszniczym, zakładamy, że będą maszyny natowskie non-stop wisieć nad polskim terytorium, tak jak teraz wiszą, tak, w ramach odstraszania. Już niedługo to w sumie nie będą tego musiały robić, bo Rosjanie sami się zanihilują. Natomiast jeżeli chodzi o lotnictwo, to jest coś niesamowitego, tak? Wiesz, jak ktoś traci, wiesz, Su-34 zrzucając FAB-250 czy OFABy gdzieś nad I to Łymaniem, nie no to jednego, nie? Bo coś tak, tam tak. była jakaś potrzeba i trzeba było, tylko robi to w zasadzie brak systemowości na poziomie systemowym. Nie? Tak Tak, można no by w w ten każdym sposób razie u powiedzieć. nas ta OPL-ka będzie musiała siłą rzeczy nadrabiać to, że lotnictwo jest mniej liczne, mimo że no, są plany, żeby to lotnictwo było, mówiąc niegramatycznie, liczniejsze poprzez FA-50. Liczniejsze. Tak, jaki kraj, taki bomb track, ale no, są pomysły. No Są dobra, a co w pomysły. takim razie, jakbyśmy po kolei mieli powiedzieć? Pozdrowienia konkretów, nie? Tak, powinniśmy. Pierwsze, co ja dałem, pierwsze, a co drugie? Mały naryw, czyli wprawka, taki rozbieg przed dużą narwią, czyli programem, który jest o wiele większy pod względem kosztów. To, co mówisz, też pod względem jakby konfiguracji tych systemów, nie? One będą bardziej jakby napęczniały, tam będzie więcej funkcjonalności, ale jakby pocisk będzie podobny, zasada działania, powiedzmy, że będzie podobna. No i tak, dostaliśmy dosłownie 4 października, no 3 dni temu, otrzymaliśmy 18 pułk przeciwlotniczy, który ma jakby osłaniać 18 dywizję. Otrzymał pierwszy zespół ogniowy, czyli jakby pół baterii. Baterie to są dwa zespoły ogniowe u nas. Systemu, no, mała naryw, tak? Tam są, Malan to się nazywa, ale chyba nikt poza kwitami tego nie używa. I to naprawdę jest wynik znowu rekordowy, bo umowę na te dwa zespoły ogniowe podpisano 14 kwietnia, tak? Czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. 6 miesięcy plus minus parę tygodni, nie? Bo Ale już pamiętasz, tu jak 14. rozmawialiśmy z dyrektorem MBDA na MSPO, no to tak, to też wprost nam powiedział, że to było duże wyzwanie dla wszystkich, tak? I dla strony brytyjskiej, i dla strony polskiej, ale wiesz, no, my jesteśmy ich największym rynkiem zbytu, tak naprawdę, Tak. więc no, też mogliśmy poprosić o przyspieszenie pewnych rzeczy. Na trochę specjalnych warunkach, nie? Tak. Umówmy się, to na pewno tak miało miejsce, ale dalej należy to zaznaczyć, bo to jest pół roku, nie od, powiedzmy, zamówienia czegoś i przekazania w zasadzie ze stanów magazynowych, nie wiem, jakiejś tam norweskiej armii, amerykańskiej armii, francuskiej armii, systemów, które są na ich podwozie, z ich radarami i tak dalej. Okej, wyciągnęliśmy je z naszych sił zbrojnych, daliśmy wam, a potem wy się bawcie, tylko to jest system, który naprawdę posiada polskie komponenty. Zresztą właśnie, no mówmy, co tam jest. Ta umowa była na 1,65 miliarda złotych, obejmowała jakby jedną baterię, czyli dwa zespoły ogniowe. 5,5 miesiąca de facto od podpisania umowy do dostarczenia pierwszej baterii. Druga dla 15 pułku ma zostać dostarczona do połowy 2023 roku, czyli to też jest dobry czas. Umówmy się, to jest kawałek, rok z haczykiem. Struktura to są tak, no, tego zespołu ogniowego. To są trzy wyrzutnie, I-Launcher, czyli dokładnie te same wyrzutnie, które będą potem w programie NAREW, tym dużym. Każda wyrzutnia ma 8 pocisków, czyli taka bateria może jednocześnie de facto, prawie że jednocześnie wystrzelić 24 pociski, no i zwalczać 24 cele, tak? To jest więcej, wiecie, to jest więcej niż cały pułk przeciwlotniczy. A mówimy o A czekaj, Kuby, ile jednym mogły zespole, zwalczać? nie wiem. Jeden cel Co, na baterię? jedna, jeden, tylko że kilkoma pociskami. Tak. Ile miałeś ZSW, czyli tych zestawów naprowadzania?
Tyle, to był jeden kanał celowania. Jeden kanał, Koniec, tak. kropka. Dopóki nie miało miejsca zniszczenie celu albo, wiesz, zejście jakby z kanału celowania, to koniec. A miałeś całe, miałeś do tego cztery wyrzutnie, miałeś cały właśnie tabor, żeby... No, to jest... Naprawdę, trudno tutaj jeszcze bardziej wyrazić, jak kompletna zmiana to jest, nie? W każdym razie, trzy wyrzutnie, czyli 24 pociski, radar, który jest nasz, i to jest radar SOA, który został jakby wyciągnięty z zasobów Sił Zbrojnych RP. Mamy system kierowania ogniem, urządzenie kierowania ogniem Zenit, który jest taką małym Schachermacher pod względem... To jest bardzo ciekawa kwestia, bo o No. samoku to się mówiło od dawna, natomiast system Zenit, on taki był trochę ukryty, bo on był z tego co kojarzę chyba modernizowany tam ileś lat i to jest system, Kilkukrotnie zresztą. który jest starszy od samoka, był wiele razy modernizowany. I nagle się okazało, że on był modernizowany po cichu tak skutecznie, że mógł w sumie stać się podstawą takiego polskiego C2, nie? Tak, przy czym wiesz, no to często w siłach zbrojnych, nie tylko naszych, robi się taki myk, że trzyma się pod tą samą nazwą pewne rzeczy, które mają już zdecydowanie większe funkcjonalności, żeby nie kombinować. Czasami tak jest, nie? Papierach. Przykład ten wóz kierowania ogniem. Niech będzie wóz kierowania ogniem. Mamy radar, mamy trzy wyrzutnie, mamy dwa wozy transportowo-załadowcze dla rakiet. Nie? Wszystko. To jest zespół ogniowy, niczego więcej nie trzeba i jest pięknie. Uzbrojeniem to są te pociski CAM, czyli nie CAM-ER wybrane dla Narwi, które mają większy zasięg, tylko zwykłe pociski CAM, które na przykład w tej chwili są na uzbrojeniu brytyjskich sił zbrojnych, wojsk lądowych. Jedna bateria jest w Polsce zresztą. I na uzbrojeniu brytyjskich okrętów fregat typu 23. To są pociski o zasięgu, powiedzmy, takim, niech będzie trzymać się 25 kilometrów. Tylko pociski CAM-ER, które będą na nos docelowej Narwi, będą miały zasięg no, dużo większy, ale one, powiedzmy, jeszcze nie są aż tak gotowe, nie są w produkcji, żeby można było je dostać. A pamiętaj, że wąskim gardłem w tej chwili jest radar nasz, który nie jest radarem docelowym dla Narwi, który będzie miał zdecydowanie większe możliwości, ale który był w tej chwili dostępny. Więc tutaj nie ma co szaleć z pociskami. No i słuchajcie, to jest mała narew, nie? Rekordowo szybko mamy pierwsze zdolności. Bardzo fajną rzeczą jest to, że przeciwlotnicy, ja podejrzewam, że tam będą prawie że pielgrzymki i przynajmniej oczekiwałbym tego, że poza zdolnościami bojowymi, żeby ci żołnierze z 18. pułku się wyszkolili, to, że tam to też będzie traktowane jako wprawka, zapoznanie się dla innych przeciwlotników, którzy będą czekać na docelowe uzbrojenie, nie? Żeby zobaczyli, jak to wygląda, jak to się je, bo to, co właśnie mówiliśmy, ta rewolucja jest tak duża, że już tego typu system, który jest jakby takim, nie chcę powiedzieć pomostowym, bo to było trochę obrażenie tego systemu, nie? Tej koncepcji, ale nie jest docelowym w ten sposób, będzie na pewno o wiele lepszym przykładem na to, jak ta docelowa koncepcja ma działać, niż dalsze szkolenie się na Kubach na przykład, nie? No tak. Więc No to dobra. mamy małą Lecimy dalej. narew. Następne. Turbopilica albo Pilica Plus. I tutaj się pojawia, jak to powiedzieć, też 4 października, tylko że już nie przekazanie, tylko podpisanie ramowej umowy. Docelowa umowa ma zostać podpisana do końca roku, albo kilka umów, bo to będzie dotyczyć i zupełnie nowych systemów, i jakby aneksowania, dopieszczenia tych systemów, które są w trakcie produkcji. No ale dobra. Nie ma wartości umowy. To na pewno będzie kilka dobrych miliardów złotych. Dokładnie nie ma co dywagować, bo też wiesz co, jest kwestia tego, co zostanie przekazane z zasobów sił zbrojnych, nie? Na przykład te systemy Pilica, one już zostały jakby zakontraktowane, czy one zostały opłacone. Radar Bystra. Nie można tutaj mówić konkretnie o kwotach, niestety. W każdym razie ma być 15 nowych baterii systemu Pilica i ma być do tego samego standardu podniesionych 6 baterii, które zostały zamówione w 2016 roku. 21 baterii? Łącznie. Tak. To dużo. Nie? To już jest, słuchaj, to nie jest jedna bateria małej Narwi, nie? Która jest takim krokiem pośrednim, żeby szybko coś pozyskać, a potem robimy docelowe. Nie, to jest rozwiązanie docelowe, tak można powiedzieć. Te 6 baterii małej Narwi to było 2016 rok za ponad 600 milionów złotych. Więc wiesz, można by powiedzieć, że to wyjdą 2,4 miliarda, ale nie można tak powiedzieć, bo jakby to, co się będzie zawierać w tej pilicy, jest trochę inne, więc na pewno kwota będzie większa z wielu powodów. No to, co odróżnia pilicę, tą plus czy turbo pilicę od tej zwykłej pilicy, to jest oczywiście to, co do niej zostanie dodane. Pierwsze, że zostanie zmieniony radar na docelowy, czyli z W tego końcu. izraelskiego wynalazku LM2106NG, coś tam,
który ma bardzo złe opinie. Tak. Zostanie tam już wsadzony nowy polski radar, znaczy nowy polski radar Bystra. To jest radar, który jest w zasadzie na końcu swojej drogi. On już powinien, on już w zasadzie jest gotowy, nie? Tak. I to już w zasadzie takiej pilicy, która jest w tej postaci, która jest teraz, dałoby większe możliwości. No ale biorąc pod uwagę, że tam dojdą nowe systemy, da jeszcze większe, tak jakby to nie mówić. W każdym razie radar mamy załatwiony. Radar Bystra zamiast radaru izraelskiego o gorszych możliwościach. I teraz jakby efektory. To, co jest teraz, to są te armaty ZU-23-2, kalibr 23 mm, które mają razem ze sobą stoliki startowe dla dwóch pocisków Grom Piorun i mają głowicę celowniczo-obserwacyjną. I to... I wszyscy mówią, że Grom Piorun to jest główny efektor tak naprawdę, tak, bo te 23 tak. To jest już taki kwiatek do kożucha. Tak, tak. No tu głównie strzelamy pociskami, te armaty, no okej, okay, no dobrze, że są. Ja sam jakoś nie byłem zachwycony tym, w jaki sposób to wygląda, ale przeciwlotnicy jeszcze w Kielcach nam wyjaśnili, że a się tymi armatami się zbytnio nie przejmujcie, nie? W ten sposób. Tak. No, tam jest głowica obserwacyjna na każdym takim tego typu stanowisku, są pioruny i to wedle tych informacji, o których teraz możemy mówić, być może coś tutaj zajdzie, jakieś czarmary, to zostaje, nie? To, co ma zostać dołączone, to przede wszystkim dwie, trzy wyrzutnie iLauncher, czyli te same wyrzutnie, o których mówimy w Małej Narwi i potem w Narwi, z pociskami CAM, czyli mamy jedno piętro wyżej, nie? I to już wygląda bardzo sensownie. Bardzo sensownie. I to może być w takim wypadku, jak mówimy o dwóch, trzech wyrzutniach, to od 16 do 24 pocisków CAM. Czy mamy powiedzmy te armaty, które są najniżej, potem mamy gromy, pioruny wyżej, no i potem dochodzą nam kamy. To, co ma zostać zrobione obok, to jest to, że chcemy, siły zbrojne RP chcą, żeby ta pilica miała jakieś zdolności antydronowe, przy czym wedle mojego postrzegania teoretycznie taka pilica w tej konfiguracji, o której powiedzieliśmy, też ma zdolności antydronowe, bo możesz piorunem albo kamem, czyli de facto pilica w tym momencie też ma zdolności zwalczania BSP tymi efektorami, które, znaczy ma, ta nowa też będzie mieć, tak? Czyli pociski Grom Piorun, no nie, odbiery te armaty. Mówi się, że na przykład nad Ukrainą te irańskie drony to spadają równo od Gromów, Piorunów i od Stingerów nowych, nie? No, wiesz co, to jest to, co w tej chwili jest ograniczeniem. To nie jest zdolność pocisku w przypadku tego typu dronów, tak? Nie mówimy o bardziej zaawansowanych bezzałogowcach. Tak, to, że jakby ten operator, czy to byłby facet po prostu z wyrzutnią na ramienną, czy jakaś terenówka z taką ramową, dwupociskową wyrzutnią, zwał, że te pociski mają ograniczony zasięg i on zwyczajnie potrzebuje wystarczająco szybko informacji, żeby być przygotowanym, że to jest, nie wiem, na godzinie trzeciej, na pułapie około tam 500 metrów, poruszają się dwa, trzy pociski. Tyle, nie? To u nas jest zapewnione przez system REGA 2 czy 4. I to jest bardzo fajne, bo gdzieś masz radar powiedzmy poziomu, nie wiem, baterii, możesz mieć radar wyższego poziomu, masz tą rozpoznaną, rozpoznany obraz sytuacji powietrznej, tak to się nazywa, i dostajesz informacje, nie? I to już wystarcza. Drugim ograniczeniem jest paradoksalnie cena pocisków. Grom Piorun nie jest wcale taki tani, nie? I z tego powodu mają się w tej pilicy znaleźć jeszcze inne systemy już typowe, jakby antybezzałogowcowe, antydronowe, już nie chciałem tych dronów cały czas pchać, które mają być tańsze, które nie zawsze muszą być kinetyczne, bo można na przykład zagłuszarką tego typu środkami pewne drony zneutralizować. Nie zawsze one muszą używać pocisków rakietowych, bo znowu to jest drogie. I tu się pojawiają takie rzeczy, że być może pojawią się armaty 35 mm z amunicją programowalną. Być może mówimy o jakiejś amunicji rozcalanej na 23 mm, o WKM-ie napędowym. Znaczy raczej to będzie szło w kierunku rozcalanej 23 mm, bo jednak wiesz, taka śrutówka 23 mm z dronami małymi, mini, poradzi sobie. Jeżeli z tego, wiesz, SIRAM wyrzucimy sobie trzy czwarte rzeczy, no to zostają cele relatywnie miękkie, tak, i łatwe do porażenia. Tak. Więc to może w tym problem... szaleństwie jest metoda. Będzie, ja nie chcę, jak zawsze, bardzo szybko mi do oceny czegoś pozytywnej lub negatywnej. W tym wypadku nie chcę, bo nie wiem. To jest na tyle szeroka koncepcja. Natomiast tak, warto powiedzieć to, o co wspomniałeś, że amunicja ABM programowalna dla armat 35 mm miała bardzo szeroki zakres celów, do których zwalczanie musiało być zdolne. Nie? Pociski manewrujące, amunicja jakaś artyleryjska, moździerzowa, samoloty, śmigłowce, BSP i tak dalej.
I to stawiało bardzo duże wymagania. W momencie, w którym my byśmy z części tych wymagań zrezygnowali, powiedzieli, potrzebujemy amunicji rozcalanej, powiedzmy nawet nieprogramowalnej 3P do zwalczania jednego typu celów, być może byłoby to do zrobienia, ale to się okaże. Nie? Natomiast ten dobór narzędzi jest taki, że jest mowa o tym, że jeszcze jakieś, powiedzmy, środki mają się tam pojawić poza tym, o czym powiedzieliśmy. Nie? I to chyba o pilicy wszystko. Aha, nie, ostatnia rzecz w sumie. No bo mówimy o 21 bateriach. I warto powiedzieć, do czego one mają być. To ma być wyposażenie sił powietrznych w całości. To nie ma być w wojskach lądowych. Tutaj nie myślcie, że to nagle będą IL-czy z ciężarówkami jeździć za czołgami. Nie? I z tego trzeba to też podzielić odpowiednio. 16 takich systemów ma być przeznaczonych do bezpośredniej osłony Wisły. I jeżeli mówimy o 8 bateriach Wisły, czyli 16 zespołach ogniowych, to jedna bateria pilicy ma być przyporządkowana, podczepiona pod jeden zespół ogniowy Wisły. Czyli mamy załatwione 16 z tych 21 baterii pilicy, a 5 ma zostać przeznaczonych do osłony baz lotniczych 5. I to ma sens. Nie? To ma To, to, sens, to, się, to to się ma bardzo zgadza. dużo sensu. No, no, Czyli no. znowu chwalimy polski MON. No. Tak. Tak, no bo wiesz, no to tyle, co trzeba. Więc to jest to. Trzecie to właśnie jest kwestia tej procedury SIKO, czyli kompletowania integracji tych elementów Patriotów Wisły, która się rozpoczęła tam ponad miesiąc temu, z tego co kojarzę. To trwa w WTL, w Warsztatach Technologii Lotniczej w Toruniu. Potem poszczególne pewne elementy mają pójść do pierwszej jednostki, która będzie tym może nie tyle strzelać, ale będzie to testować. I potem ma zwrócić do WTL w Toruniu. I potem zapewne ostatecznie pojawi się ta kwestia, że to już będzie, no nie IOC, czyli nie wstępna gotowość bojowa, bo na to będzie za wcześnie, no ale to już będzie na stanie jakby tego 31. Dywizjonu w Sochaczewie, nie? To się dzieje w tym momencie. Kolejne dostawy do drugiej baterii też już de facto niektóre rzeczy już są, niektóre mają być. I de facto pod względem Wisły w tej chwili czekamy i dużo osób mówi, że nie będziemy długo czekać na podpisanie umowy, która będzie znowu olbrzymia na potężne pieniądze, na 6 kolejnych baterii, czyli to, co mówię w kontekście pilicy, nie? Żebyśmy dopełnili 8 łącznie baterii na 16 zespołów ogniowych i ona ma dotyczyć radarów GhostEye, LTAMDS, tych wcześniejszych, tych, które mają 360-stopniowe pole obserwacji, większy zasięg i tak dalej, i tak dalej. No i to na pewno będzie bardzo dużo Pieniądze. kosztować. LOR poszedł w maju 2022. No mówi, że w przeciągu kilku miesięcy ma zostać podpisana umowa. To będzie kolejny olbrzymi kontrakt, no i który jest nam potrzebny, no. Tyle. I to chyba pod względem OPL takiego szybkiego przebiegu jest. Aha, dostaliśmy jeszcze, no dobra, no można powiedzieć, że trwa poza tymi takimi efektorami, poza tym baterii zespołów ogniowych, trwa oczywiście modernizacja wojsk radiotechnicznych i tego na przykład wyrazem była dostawa kolejnego radaru średniego zasięgu TRS-15 Odra, który tym jest ósmym radarem chyba dostarczonym z 13. To stopniowo co rok, co dwa tam sobie wojska techniczne przejmują. No i to też zapewnia jakby ten cały możliwość zapewnienia tego całego obrazu sytuacji powietrznej, z którego potem takie systemy jak Wisonar będą korzystać. No, bardzo duża sprawa, bardzo dużo rzeczy się dzieje. No i chyba tyle. No. To co na koniec, no to jeżeli chcecie to jeszcze bardziej w szczegółach poznać, no to były dwa filmiki z Tak. Marcinem. Marcin wam to najlepiej wytłumaczy, nie dbała, więc. Okej, to teraz w drugiej części tygodniówki dwie takie sprawy krótkie z kraju. Pierwsza to Onet dzisiaj podało rzekomym wycieku danych żołnierzy podczas operacji Gryf, czyli ochrony granicy, że dane żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wyciekły, że oni są zaniepokojeni, czy mogą je dostać Białorusini, mogą się zacząć pogróżki i tak dalej. No ja od siebie dodam, że jak się używa WhatsAppa, to tak się kończy, tak? To nie znam chyba dziennikarza branżowego, który korzysta z czegoś innego niż Signal w tej chwili i z szyfrowaniem. WhatsAppy to jest słaby pomysł generalnie, natomiast dziwne w tym wszystkim jest to, że przecież WOT ma swój komunikator, że to są jednak, to jest ten rodzaj sił zbrojnych w Polsce, który jest taki awangardzie, takiego medialnego pilnowania się o pewnych rzeczach.
Więc no, takie wycieki się zdarzają też w innych krajach. W innych krajach zdarzały się dużo gorsze wycieki, natomiast wygląda raczej na burzę w szklance wody i raczej wynikającą z powodu kompletnego i rażącego błędu czynnika ludzkiego, jak to się ładnie mówi. Czyli po prostu ktoś chciał pójść na skróty i zrobił sobie grupę na WhatsAppie, nie wiem, pierwszy pluton czy pierwsza kompania czegoś tam, no i dziękuję bardzo, pozamiatane, tak? Bo potem komuś się wyświetliły samotne singielki w jego okolicy, jakiś idiota kliknął w link i potem to już była lawina. No nie, no tak się nie robi, nie? Ja rozumiem, że żołnierze z Jamera mogą nie chcieć korzystać, no bo boją się, że przełożeni patrzą i w ogóle, ale jednak fajnie, gdyby to bezpieczeństwo informacyjne było na trochę wyższym poziomie niż jest, tak? Ale z drugiej strony to też nie jest tak, że się wydarzyło coś strasznego i żołnierze będą znajdowali, wiecie, łeb konia rano w łóżku albo rybę zawiniętą w gazetę na wycieraczce, nie? Bo to tak nie działa. No i jeżeli już jesteśmy w kwestii Gryfa, to jest druga sprawa, która dla mnie jest jakimś kompletnym złamaniem kwestii informacyjnych, no to wszyscy widzieli podlaskiego nietoperza, tak? Czyli tego imigranta, który próbował przeskoczyć przez płot i zwisał głową w dół. No więc dla mnie komentarze, które były przy tym nagraniu, są bardzo słabe. Uważam, że to nie powinno mieć miejsca. I znowu ktoś kompletnie i totalnie nie pomyślał w ogóle nagrywając coś takiego, a już nagrywał to pół biedy, ale wrzucanie tego i przesyłanie sobie wiralowo gdzieś dalej oczywiście skończyło się tym, że jakiś idiota wrzucił to do sieci. No i oczywiście jest to na podśmiechawek z podlaskiego nietoperza, tylko problem polega na tym, że to robi bardzo duże szkody wizerunkowe, kwestie osłony granicy, kwestii zwalczania nielegalnej migracji, a jeszcze większe straty zrobiło wyciągnięcie filmu, gdzie słychać komentarze po prostu przy tym, jak ten nieborak się tam sam ściągnął i spadł z tego płotu. No to nie powinno mieć miejsca, nie? Tak delikatnie rzecz ujmując, to znowu fajnie jednak przed wyciągnięciem komórki i kręceniem sobie czegoś, no, użyć trochę mózgu, jak się już nakręciło, to nie wysyłać sobie tego wiralowo, nie? Bo to potem nie wiadomo, kiedy wybuchnie w twarz po prostu. Ja tego nie widziałem i szczerze mówiąc nawet chyba nie mam. Wiem, o czym mówisz, natomiast nie mam zamiaru oglądać jakoś to tam. To, że to wyszło, no to nie powinno mieć miejsca. To świadczy o tym, że procedury nie zostały dopilnowane, nie? No wiesz, no to się potem to wszystko tak mówisz, no granat wybuchnie człowiekowi w twarz, no tak samo jakby nie mówić, no to w innej kwestii, ale pod względem choćby pana byłego ministra spraw zagranicznych i tego, co tam o Nord Streamie powiedział w ramach żarcików, Mhm, nie? No. tak. No, żarty, no właśnie, no, kwestia, w jakim gronie są te żarty mówione, w jakiej są treści i potem gdzie zabrną, nie? Bo może się okazać, że poszły trochę dalej niż autor się spodziewał, nie? No. Aha, no dobra, to słuchaj, no, z poważniejszych rzeczy, pomiędzy, kiedy przejdziemy jeszcze do Ukraińców, ale jeszcze pojawiły się te głosy znowu z Nuclear Sharing, nie? Gdzie pan prezydent w gazecie Polski, z tego co kojarzę, tam lekko zasugerował, tylko to było powiedziane w sposób taki dosyć dyplomatyczny, że jest to jedna z opcji, rozmawiamy o tym potencjalnie i tak dalej. Natomiast potem to mocno wyeskalowało i wiesz, już zrobiła się burza w szklance wody. Tak pod względem technicznym, faktycznie gdyby była decyzja na poziomie politycznym, to nasze siły zbrojne, teoretycznie oczywiście siły powietrzne, mają i będą mieć samoloty, które byłyby zdolne do realizowania takich działań. To są tam dual capable, tak? Czyli i do zadań konwencjonalnych, i przenoszenia broni nuklearnej. To musiałoby zostać w pewien sposób dostosowane, ale to jest do zrobienia faktycznie. To jest głównie kwestia woli politycznej, no i ewentualnie jeszcze tylko tego, że to wyciąga w pewnym stopniu zasób z sił powietrznych, który miałby służyć do realizowania zadań konwencjonalnych, tak? Bo to trzeba się w tym szkolić, trzeba w pewnej puli pewne zasoby jakby zaoferować, utrzymywać, więc to zmniejsza trochę zdolności, tak? W kontekście działań konwencjonalnych, więc no być może wtedy wymagałoby znowu jakichś zakupów, tak? Mimo, że niby takie maszyny mamy. Ale tyle, to jest na razie spekulacja, gdzieś to się porusza tak na krawędzi. Nie można wykluczyć, że faktycznie to pójdzie dalej. Nie jest to wykluczone, nie? Tutaj taka dla widzów uwaga. W ramach programu Nuclear Sharing to nie oznacza, że my dostaniemy swoje atomówki i będziemy mogli tych swoich atomówek używać, jak nam się podoba, bo to nie, to tak nie działa. To wtedy zawsze jest, to jest zawsze pod pieczą kraju, które zbywa broń atomową, czyli w tym wypadku Stany Zjednoczone miałyby decydujący głos co do akceptacji celów, co do approvala, co do planowania misji, bo my nie mamy takich możliwości. Natomiast tu chodzi o coś innego, tu chodzi o to, że
Polska w nuclear sharing, no to zawsze uzyskuje, to jest paradoksalnie podniesienie poziomu odstraszania nuklearnego poprzez obniżenie progu wejścia w tą spiralę, tak? I chyba, wiesz co, kończąc, jest ostatnia rzecz, że jeszcze parę dobrych lat temu, w momencie, w którym środkami przenoszenia tych bomb B-61 były samoloty Tornado, były F-16 i tak dalej, słuchajcie, to jest dalej normalna, grawitacyjna bomba. To nie jest pocisk manewrujący o zasięgu, nie wiem, 300 km czy 500, jak SMP francuski. To nie jest bombowiec jakiś B-2 z pociskami manewrującymi i tak dalej. To były normalne samoloty czwartej generacji, stosunkowo łatwo wykrywalne, przenoszące normalne grawitacyjne bomby atomowe. O ile na poziomie właśnie politycznym deklaracji to była mocna deklaracja, tak na poziomie realnych zdolności to nie było takie proste, bo Tak. żeby się przeczyć do jakiegoś mocno pilnowanego celu, to wymaga dosyć dużej operacji i trzeba było w zasadzie lecieć nad ten cel, ale to, co się zmieniło od paru lat, to jest to, że nowym środkiem przenoszenia B-6112 w krajach poza USA, bo USA to jest inna rzecz, będą myśliwce piątej generacji F-35, czyli samoloty trudno wykrywalne. I to, co wcześniej było trudne do zrobienia, i taka misja byłaby bardziej na poziomie politycznym, w momencie, w którym byłaby już wywalczona przewaga w powietrzu, zneutralizowana obrona przeciwlotnicza i tak dalej, i tak dalej. Tak, w tej chwili Rosjanom naprawdę mogą się zrobić cieplej, bo F-35 są w stanie na początkowym etapie konfliktu wedrzeć w taką przestrzeń powietrzną i takie zadanie wykonać. Więc ten poziom realnego zagrożenia porażeniem tego typu bombą jest wyższy w ten No i sposób. pamiętajmy, że B-61 MK-12 to już nie jest ta sama głupia bomba, która była, bo tam, wiesz, tam tylko nazwa została w zasadzie No to jest podobna. taki nuklearny JDAM. Tak, to jest chyba najlepsze określenie. Powiedzmy. Tak, tak. Tak, czyli Nuklearny bomba JDAM, czyli precyzyjna. w zasadzie bez GPS-u trafia z precyzją bombek GPS-owych. Przecież tam jest chyba moduł GPS jeden z tego, no mniejsza o to. Jest, 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 oczywiście. w każdym razie no, mówimy tutaj o głowicy regulowanej. Regulowanej mocy, która jest w stanie punktowo trafić, nie wiem, jakieś ukryte stanowisko dowodzenia, schron. Tutaj trzeba by się Olka Fiedorka zapytać, ile trzeba kiloton, żeby wykopać takie ukryte stanowisko dowodzenia pod ziemią. Pewnie by powiedział coś w stylu 150-300, ale ten. No to, tak, to trzeba by trochę innych sięgnąć. No ale Tak, w każdym tak. razie bardziej realne zagrożenie B-61-12 F-35 są bardziej realnym zagrożeniem Tak. niż B-61 w wcześniejszej wersji i F-16. I Tak, tu jeszcze to jest raz, coś, co nie Rosjanie na chodzi. pewno mają w głowie, nie? Że I tu nie chodzi o wywoływanie wojny jądrowej, ogrożenie sobie nawzajem, tylko znowu przez fakt, że jakiś kraj dysponuje, może hipotetycznie dysponować tą bronią, oczywiście pod kontrolą mocarstwa, czyli w wypadku Stanów Zjednoczonych w ramach nuclear sharing, to próg, obniża to próg powiedzmy tej eskalacji atomowej, ale to paradoksalnie przekłada się na zdecydowanie wyższe i lepsze odstraszanie tą bronią, tak? Miało miejsce nie tak dawno budowanie pierwszej nowej ukraińskiej korwety, No. 2 października, też niedawno, no, 5 dni temu. Tego klasy, Boże nie, typu Milgen powiedzmy, czyli te tureckie korwety, które w ilości już kilku pokaźnych sztuk zostały dla Turków zbudowane, tam jest zamówienie dla Pakistanu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, trzeba przyznać, że bardzo szybko, tak? Grudzień 2020 zamówienie pierwszej jednostki z opcją na 3. 7 września 2021 było położenie stępki, no i teraz październik 2022 budowanie. Tylko tu trzeba właśnie, matką chrzestną została tam żona prezydenta Żeńskiego, portem macierzystym wedle tego, co Ukraińcy mówią, Sewastopol. Także No jest to pewien tamtych, symbol, nie? tak? Jest Tak, to, jest to tak. pewien symbol, faktycznie to też, znaczy, ja się w sumie nie śmieję z takich symboli, bo też takie symbole, wiesz, określają aspiracje i dążenia danych krajów, no i Ukraińcy upierają się, że będą chcieli Okej. odbić Krym. Ja im życzę powodzenia, mam nadzieję, że się uda. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że Ukraińcy jakoś nie przelękli się bombli antydostępowych rosyjskich i stwierdzili, że korwety to jest to, co potrzebują, a czemu korwety, a nie fregaty, bo ich nie stać. Tak w dużym skrócie. No, to, co jest istotne, bo tu się jakby pojawiły jakieś wypowiedzi, że ona została zbudowana, parę miesięcy, ona pójdzie do wojny i tam wszystkich, to też nie tak. Słuchajcie, pierwszy okręt został zbudowany, czeka go wyposażenie, bo to, że on stoi na wodzie, to nie znaczy, że on jest gotowy jakby do wyposażenia. To wyposażenie wcześniej, wedle wcześniejszych planów, miało być w stoczni w Mikołajowie. No, ale w zasadzie jest pewne, że tak nie będzie, tak, że ten okręt zostanie w Turcji i w Turcji zostanie doposażony w te systemy.
Trzeba powiedzieć szybko, bardzo szybko uzbrojenie. To ma być armata 7,6 mm od Tomelara, tak jak na przykład jest na Ślązaku. Mają być pociski OPLV Elmika od 16 do 32. Miały być ukraińskie Neptuny, ale już Ukraińcy sami deklarują, że no w tej chwili to nie jest możliwe, tak? Ich możliwości produkcyjne zostały mocno osłabione, a nawet podejrzewam, to, co produkują, to nie będą wysłani na okręt, który za jakiś czas będzie do służby, tylko opatrzony jest do innych zadań. Więc teraz jest mowa o pociskach NSM, te to są u nas, to jest jednostek ciekawe. rakietowych, ewentualnie harpunach, ale pojawienie się takiego głosu, że bardzo chcą NSM-y, spoko. Torpedy, lekkie zwalczanie okrętów podwodnych, radar Smart S zapewne, taka, wiecie, standardowa korweta, dysponująca całkiem sensownymi możliwościami. Mowa o trzech okrętach opcji i Ukraińcy mówią, że co najmniej jeszcze jedną w tych możliwościach biznesowych, finansowych chcą, potem się zobaczy, nie? To, co jest istotne, to warto powiedzieć, że czas, jaki minie, jest jeszcze długi do wejścia tego okrętu do służby. To jest problem z okrętami wojennymi na tyle zaawansowanymi jakby urządzeniami. Jeszcze pół roku do roku na wyposażenie tego okrętu, ale to, że on na przykład otrzyma całość uzbrojenia, wyposażenia, nie oznacza, że będzie gotowy do walki, bo potem, oczywiście muszą być próby zdawczo-odbiorcze, SAT, HAT, cały cykl, ale potem ten okręt musi mieć załogę, która będzie w stanie wykorzystać te systemy. I to znowu jest czas, więc nie, słuchajcie, półtorej roku, 2 lata, 3 lata to są. Powiedzmy, że ja bym obstawiał 2 lata do momentu osiągnięcia wstępnej gotowości bojowej. Nie można mówić, że to nagle ten okręt wejdzie na Morze Czarne i tam zacznie strzelać, bo to są O po nie. prostu jakieś takie populistyczne rzeczy. Odnośnie populistycznych rzeczy i tego, co jakby zostało ostatnio dziwnie nagłośnione, to było to przechwycenie przez włoski Eurofighter z Malborka rosyjskich myśliwców. I znowu, jakby mało kto spróbował to zweryfikować, bo to poszło w wielu krajowych mediach, że rosyjskie myśliwce wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, w szwedzką przestrzeń powietrzną i broniąc przedstawicieli mediów, tak, zakomunikowały włoskie siły powietrzne na swoich kanałach informacyjnych. Polakom się zapaliły lampki, Bo myślę, że bo gdyby nie Szwedom wleciały tak przy samo. obecnej konstelacji politycznej, to No. śmę twierdzić, że ktoś by skończył z Sidewinderem w tyłku, tak? Ale to... No, mogą się skończyć grubiej niż zwykle. Może nie Tak. strzelaniem, ale wiesz, ale na pewno jakimś bardziej agresywnym przechwyceniem. Natomiast potem właśnie się poprawili i W stylu okazało się to, co tureckiej można było granicy się... z 2014 roku. No, to znaczy... Nie sądzę, żeby ktoś tutaj strzelał, wiesz, to jeszcze nie ten poziom, ale w każdym razie okazało się, że one po prostu były w firze polskim i szwedzkim, czyli takiej kontrolowanej przez cywili przestrzeni powietrznej, która pomijając obszar kraju, obejmuje też trochę wód międzynarodowych przylegających do i tak dalej. To jest de facto chodzi o to, że to jest jakby taki przedsionek, wycieraczka przed drzwiami, nie? Czyli warto się przedstawić, mieć transponder włączony, powiedzieć, jakie ma się intencje i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jest kulturka, jesteśmy przyjaciółmi, nie? No a jak się tam wbija na krzywą twarz, tak to powiem, i nie mówi się, kim jest, wykonuje jakieś niebezpieczne manewry, to może i musi wywołać reakcję z dwóch powodów. Pierwsze, że właściciel takiej przestrzeni publicznej chce wiedzieć, kto mu się kręci pod nosem. Dwa, że to może stwarzać niebezpieczeństwo dla cywilnej żeglugi powietrznej, tak? Czyli po prostu takie 4 myśliwce latające sobie bez transponderów, które akurat nie mają na radarze jakiegoś tam statku powietrznego cywilnego, nie wiem, no Ryanaira lecącego ze Sztokholmu do Warszawy, mogą się wpakować w taki samolot i im wtedy trzeba przydzielić maszynę sojuszniczą. Może być polska, włoska, szwedzka, która, wiecie, to jest pilnowanie bandyty drogowego, jakby to głupio nie brzmiało, która włącza swój własny transponder, która utrzymuje komunikację na przykład z FIR Warszawa i albo ze Szwedzką i która, no jakby to powiedzieć, no mówi, co ten taki bandyta drogowy czy powietrzny robi, żeby po prostu nie zaliczył czołówki z takim Ryanairem, nie? No i dokładnie to miało miejsce. A że zrobił się z tego wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, no to już jest kwestia komunikacji, jakby weryfikacji tego typu komunikatów i nie ulegania panice, bo to też było, Jezu, wojna idzie, nie? No ale clickbait był pierwszorzędny, nie? Pilne. Tak, był. 4 rosyjskie myśliwce wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Przy czym trochę naprawdę usprawiedliwiam dziennikarzy w pewnym malutkim stopniu, bo tak, Włosi, no ale to są Włosi, Włosi też potrafią troszkę zakała pućkać, oni tak to określili. A że potem nie zostało to zweryfikowane, na przykład w, nie wiem, w dowództwie operacyjnym, nie? U nas to już jest druga sprawa. No tak.
Co tu jeszcze mamy? Coś jeszcze? Aha, w sumie chyba ostatnie. Resztę może zostawimy na za tydzień. Ostatnia rzecz to te norweskie pola wydobywcze, rurociągi, tego typu rzeczy. I pojawia się bardzo duża aktywność norweskich sił zbrojnych, co ciekawe, na morzu oczywiście, no nie obrony terytorialnej, tylko marynarki wojennej lotnictwa, czyli norweskie fregaty, okręty patrolowe, myśliwce, samoloty patrolowe, no wzmożyły aktywność i na pewno pierwsze miało to cele demonstracyjne. To jest oczywiste, żeby pokazać i społeczeństwu, i sojusznikom, i no nie sojusznikom, że jesteśmy czujni, mamy potencjał. Dwa, oczywiście zapewne Norwegowie tak naprawdę woleli czuć się lepiej i sprawdzić pewne instalacje, czy tam czegoś nie przegapili. Trzy, to jest dla sił zbrojnych norweskich, każdych innych, tego typu sytuacja jest paradoksalnie bardzo dobrą wiadomością, bo to jest sposób komunikacji kolejnych potrzeb, uzasadniania wydatków i zawsze wtedy lepiej się mówi, powiedzmy, na jakiejś potem parlamentarnej komisji, tak, że no mamy takie zdolności, one są niewystarczające, chcielibyśmy jeszcze to. Mówiliśmy wam o tym od 2, 3 lat. Teraz widzicie, że to miało swój powód, nie? Więc tak należy to postrzegać. Norwegowie poprosili o pomoc inne kraje, ta pomoc została udzielona. Oni poprosili o pomoc ogólnie NATO, najszybciej odpowiedzieli Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy. Brytyjska fregata już tam jest. Niemcy i Francuzi mówili, że muszą Norwedzy po prostu sprecyzować swoje oczekiwania i oni są do dyspozycji, mogą samolot patrolowy wysłać, jakieś tam okręty wojenne, to jest do ustalenia. Być może to się skończy tak, że właśnie Norwegowie wyciągną ten pik swoich zdolności, nie będą w stanie tego utrzymywać przez tygodnie, no i potem na przykład zamiast jakiejś tam norweskiej fregaty wejdzie niemiecka czy francuska, nie? No i co tu dużo mówić? A jak już gadamy No. o rurkach na dnie, no to okazuje się, że akurat jedna z NS2 ocalała, tak? Dziwnym Ocalała. trafem. Dziwnym trafem. No zobaczymy, nie? Natomiast podsumowując, bo chyba jesteśmy ku końcowi, no to kwestia tego Nord Streamu, reakcji Ja mam Norwegów, nadzieję, że Duńczyków. nie. No zależy, jak patrzeć na Tak, koniec, dobra, bez ku suchych żartów końcowi. miało być, potem i tak to będę wycinał. I to potem będziesz wycinał, nie? W każdym razie pokazuje, do czego jest ta. Wiecie, to już się powtarzam 20 raz, ale mówiliśmy o kwestiach, do czego ma służyć marynarka wojenna od lat. Nie? Znaczy, nie chcę być I. niegrzeczny, ale my w zasadzie na różnych forach internetowych, jeszcze zanim ten kanał mój wystartował i w ogóle zanim powstała tygodniówka, to my chyba od dobrych 5 lat o tym gadaliśmy, że marynarka wojenna jest między innymi po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo eksportu surowców energetycznych do Polski. Jeszcze pamiętajmy, że to jest nie tylko ropa, nie tylko gaz, to nie tylko są kontenerowce, a na przykład kabel do importu energii ze Szwecji, tak? I ten kabel już nam parę razy uratował bilans energetyczny kraju, gdzie trzeba było Szwedów Szczególnie w lecie. importować, tak? Szczególnie w lecie, gdzie się dzieją cyrki dziwne, bo nagle się zużywa o wiele więcej energii. Te wahania są bardzo duże, paradoksalnie. Może nam się uda kogoś zaprosić za jakiś czas, kto nam to wyjaśni w sposób bardziej merytoryczny. W każdym Natomiast. razie, flota jest po to, żeby zabezpieczyć to i nie tylko w czasie wojny, ale przede wszystkim w czasie pokoju i w czasie podwyższonych stanów podróżnych, tak? No, Bo kryzysu szeroko kryzysu, pojętego. bo i tu do tego są potrzebne duże okręty, a nie małe, ponieważ jak mamy taką łupinkę, którą Majta na Bałtyku, który podobno zdaniem marynarzy wcale nie jest fajnym i prostym morzem do żeglowania. No, duży okręt może przebywać dłużej, ma większą autonomiczność, przy wyższych stanach morza jest w stanie spełniać swoje zadania. No tutaj akurat opinie oficerów marynarki są Jarek, jednoznaczne. pamiętajmy o tym, że my, polskie firmy państwowe, mają na Morzu Norweskim prawa do pewnych działek, zwałek zwał wydobywczych, Oczywiście. skąd wydobywana jest ropa od wielu lat. Tak. Nowością na teraz, w porównaniu do poprzednich lat, nie jest to, że my kupiliśmy sobie pewne działki ze złożami. Nowością jest to, że mamy Baltic Pipe i jesteśmy w stanie w ten sposób naszą ropę de facto transportować do Polski. Wcześniej takiej możliwości nie było, ale te działki istniały i byłoby naprawdę skrajną głupotą nieposiadanie zdolności do obrony już nie tylko sojuszniczych interesów, co samo w sobie też jest istotne, ale już naszych własnych interesów, naszych pól naftowych, które zostały za nasze pieniądze kupione, za pieniądze podatnika na Morzu Północnym, w pobliżu Norwegii. Tak jak robią Brytyjczycy, Francuzi czy Norwegowie. To na pewno Dokładnie. jest. To nie ma, wiesz, jakiejś fizyki jądrowej, nie? No. No tyle. No to Tyle. chyba nie ma co. Nie przedłużamy. Tak. I to by było tyle, drodzy widzowie, jeżeli chodzi o tygodniówkę numer 19, tygodniówkę covidówkę. Jak widzicie, trochę mnie potarło siło, ale już skokowo dochodzę do siebie. Dzięki wielkie za życzenia powrotu do zdrowia. Jeżeli się Wam podobało to, co dla Was przygotowaliśmy, jeszcze raz proszę, like.
Zasubskrybujcie, jeżeli tego nie robicie, gdzieś tu jest przycisk. Skomentujcie na dole, to też jest ważne dla algorytmów YouTube'a. No i oczywiście możecie wesprzeć nasz program w kanale w Patronite. W tym miejscu serdecznie gorące podziękowania dla patronów, którzy bardzo, bardzo wymiernie i mocno wspierają nasz kanał. Bardzo Wam dziękujemy. No i do zobaczenia w poniedziałek, albo w zasadzie w niedzielę, ponieważ w niedzielę miałem wypuścić raport z walk, ale jak wypuszczę raport z walk, to pewnie Ukraińcy spłatają mi znowu psikusa i zrobią jakąś błyskotliwą ofensywę, więc w niedzielę raczej będzie odcinek merytoryczny z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim o mobilizacji rosyjskiej, o jej charakterze, natomiast sam raport z walki, taki update będzie raczej we wtorek, ale to jeszcze zobaczymy. Obserwujcie kanał, trzymajcie się, cześć.